Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Zima. Narty. Dzień dobry. Nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś wróciliśmy z gór. Wszyscy, mama, tata, ja i mój żółw przytulanka też. W górach nie byliśmy długo, tylko tak w sam raz, żeby było ciekawie. I było. Wszystko dlatego, że jeszcze przed wyjazdem tata powiedział: Ryjku, postanowiłem, że nauczę cię jeździć na nartach. Cieszysz się? Nie wiedziałem, czy się cieszę. I nie wiedziałem, czy ja też mam postanowić, że nauczę się jeździć na nartach. Czy wystarczy, że to tata już postanowił? Na wszelki wypadek jednak powiedziałem do mojego żółwia przytulanki. Wiesz, postanowiłem, że będziemy się razem uczyć jeździć na nartach. Razem zawsze raźniej. A potem pojechaliśmy. Nie na nartach, tylko normalnie, samochodem, w góry. Kiedy już przyjechaliśmy na miejsce, to okazało się, że my jesteśmy, góry są, narty też są, bo je przywieźliśmy, ale brakuje jednej ważnej rzeczy – śniegu. Bez śniegu nie da się jeździć na nartach, wyjaśnił mi tata. Właściwie sam się tego domyśliłem, bo widziałem wiele różnych zdjęć i obrazków z narciarzami. Na wszystkich był śnieg. To co zrobimy? Zapytałem. Poczekamy, wyjaśnił tata. Jest zima, więc śnieg na pewno w końcu spadnie. Poczekaliśmy, ale pierwszego dnia śnieg nie padał. Poszliśmy na wycieczkę i na wycieczce mama nauczyła mnie śpiewać piosenki, od których mniej bolały nogi, gdy się szło. Drugiego dnia śnieg nie padał. Pojechaliśmy do takich starych domów, które nazywają się skansen i jeden pan uczył mnie, jak zrobić garnek z gliny. Trzeciego dnia śnieg nie padał. Chodziliśmy po okolicy i mama nauczyła mnie, jak śpiewają różne ptaki. Czwartego dnia śnieg nie padał. Znowu poszliśmy na wycieczkę i tata nauczył mnie, jak rozpoznawać różne drzewa. Piątego dnia śnieg nie padał, ale za to zaczął padać deszcz. Siedzieliśmy w domu i tata nauczył mnie grać w warcaby i graliśmy na zmianę z tatą i z mamą. A jeszcze następnego dnia było dziś i to już wiecie, dziś wróciliśmy do domu. Mama, tata, ja i mój żółw przytulanka. No i nasze narty też. Dziś dowiedziałem się wielu rzeczy, że warto wyjechać na narty, nawet jeśli się potem wcale na nich nie jeździ, że można sobie postanowić, że się czegoś nauczy, a potem nauczyć się czegoś zupełnie innego i jeszcze, że jak śnieg postanowi, że nie będzie padać, to wtedy lepiej nie postanawiać niczego o jeżdżeniu na nartach. Zima. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś mieliśmy szukać z tatą zimy. Wszystko dlatego, że ostatnio wcale nie było zimno, a zamiast śniegu padał deszcz. Drzewa w ogródku straszyły gołymi gałęziami, a na chodniku zamiast bieluteńkiego śniegu było zwykłe błoto i trochę zeschłych liści. Brr. Tata wczoraj powiedział, że to nie do pomyślenia i że jak on był mały, to latem zawsze było ciepło, a zimą zimno. A teraz wszystko się pomieszało. Siedział nad kubkiem herbaty i wyglądał tak smutno, jak nasz ogródek. Tato, powiedziałem, żeby go pocieszyć, a może byśmy tak razem poszukali zimy? Tacie bardzo się ten pomysł spodobał. Świetnie, powiedział. Może ona rzeczywiście się gdzieś ukryła. Zaczniemy poszukiwania od samego rana. I od razu zaczął wyglądać weselej. Kiedy już wypił całą herbatę, zapytałem: a co zrobimy z tą zimą, jak już ją znajdziemy? Tata zamachał ręką. Poprosimy, żeby przyszła do nas, powiedział, i żeby przyniosła nam trochę śniegu. Niech przyniesie dużo śniegu, zawołałem. Dużo, tak żeby przykrył to błoto i zeschłe liście. I żeby było widać ślady ptaków i w ogóle. I żeby można było wreszcie jeździć na sankach.
Tata klasnął w dłonie. Właśnie, powiedział. Zaraz sobie to wszystko zapiszę, żeby nie zapomnieć. I tata wyciągnął notes i długopis. Dziś dowiedziałem się, że zima ukrywa się gdzieś bardzo blisko naszego domu. Musiała usłyszeć, jak rozmawialiśmy z tatą i sama przyszła. Od rana wszędzie jest mnóstwo śniegu i tata narzeka, że czeka go mnóstwo pracy przy odśnieżaniu chodnika. No i teraz następna będzie. Śnieżki. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś bawiliśmy się z tatą w bitwę śnieżną. Wiecie, co jest potrzebne do bitwy śnieżnej? Śnieg, tata, ja i mama. Śnieg do rzucania. Tata i ja do rzucania śniegiem. A mama do rzucania okiem na to, jak nam się świetnie rzuca śniegiem. Ostatecznie zamiast mamy może być żółw przytulanka, ale ja uważam, że mama jednak lepiej rzuca okiem. Tato, czy jak byłeś mały, to też rzucałeś się śniegiem ze swoim tatą? Zapytałem. Byłem trochę zdyszany, bo przy rzucaniu śniegiem trzeba się trochę zdyszeć. Oczywiście, zawołał tata i rzucił we mnie śniegiem, ale nie trafił, bo się uchyliłem. Bardzo to lubiłem. Teraz ja rzuciłem w tatę śniegiem, ale też nie trafiłem, bo się uchylił. Przez chwilę na zmianę rzucaliśmy i uchylaliśmy się, aż w końcu mi się pomyliło, kiedy miałem się uchylić, rzuciłem i bęc, bęc, trafiłem w tatę, a tata we mnie. Remis, zawołał tata. Wracamy do domu na rozgrzewający obiad. Chciałem powiedzieć, że rzucanie śniegiem rozgrzewa wystarczająco, ale zamiast tego zapytałem. A teraz też czasem rzucasz się śniegiem ze swoim tatą? Tata zaczął się śmiać i tłumaczyć mi, że jest już za stary na takie zabawy, a dziadek jest jeszcze starszy, no i że w ogóle to nie wypada. A poza tym na pewno by nie chciał. Skąd wiesz? Zapytałem. Pytałeś dziadka? Tata spojrzał na mamę i na mnie i tylko coś zamruczał. Sam mówiłeś, powiedziałem, że zawsze warto zapytać. Tata pokręcił głową, ale w końcu wyjął telefon i wystukał numer. Dziś dowiedziałem się, że do najlepszej bitwy śnieżnej potrzebny jest śnieg, tata, ja, mama i dziadek. No i jeszcze babcia do rzucania okiem. Tak powiedział dziadek, który specjalnie na tę bitwę przyjechał do nas z babcią po obiedzie. Domowe ognisko. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś rano tata spojrzał na nasz termometr za oknem i aż się zatrząsł. Brr, powiedział. Od samego patrzenia robi mi się zimno. Dziś, Ryjku, chyba będziemy się grzać w cieple domowego ogniska. Na wszelki wypadek odwróciłem się tyłem do okna, żeby nie patrzeć na termometr, a na drugi wszelki wypadek zasłoniłem oczy mojemu żółwiowi przytulance, bo nie chciałem, żeby jemu też zrobiło się zimno. Bardzo byłem ciekaw, co jest potrzebne do zrobienia domowego ogniska, ale nie zdążyłem zapytać. Tata poszedł do kuchni i zaczął robić grzanki dla nas wszystkich i kawę dla siebie i dla mamy. Lubię grzanki na śniadanie prawie tak jak pierogi na obiad. A jeszcze bardziej lubię, kiedy możemy zjeść śniadanie wszyscy razem. Tata, mama, ja, no i mój żółw przytulanka, który jest prawdziwym przyjacielem i zawsze oddaje mi swoją porcję grzanek i pierogów. I dzisiaj tak właśnie jedliśmy śniadanie, bo zaraz przyszła do nas mama. Ucieszyła się, że śniadanie gotowe i wyjęła z szafki moje ulubione konfitury jagodowe. Trzymałam je na specjalną okazję, powiedziała. I pomyślałam, że dziś możemy sobie zrobić taką specjalną okazję. Grzanki z konfiturami na śniadanie były już całkiem jak pierogi na obiad. Mamo, powiedziałem, bo coś mi akurat przyszło do głowy. To może jeszcze zrobimy sobie na tę specjalną okazję pierogi na obiad?
Dobrze, uśmiechnęła się mama. Ale do obiadu mamy jeszcze trochę czasu, więc może poukładamy trochę razem w szufladach? Lubię układanie w szufladach, tak jak grzanki na śniadanie i pierogi na obiad. W szufladach zawsze znajdują się jakieś skarby. Stare zdjęcia taty i mamy, dziwne pieniążki, a kiedyś nawet znaleźliśmy zegarek pradziadka. Więc zgodziłam się na to układanie z radością. Potem lepiliśmy pierogi, a potem je jedliśmy. Potem graliśmy w warcaby, potem opowiadaliśmy sobie o tym, jak byłem mały, potem jedliśmy kolację, a potem tata opowiadał mi bajki na dobranoc. Było mi świetnie i tak jakoś ciepło w środku, choć w końcu nie rozpaliliśmy żadnego domowego ogniska. Dziś dowiedziałam się, że nawet bez ogniska może być ciepło w środku. I tak sobie myślę, że może to jest właśnie domowe ognisko? Żona. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś mama pomogła mi rozplątać zaplątany rękaw tak, że się mogłem rano ubrać bez poplątania. Potem mama zrobiła mi na śniadanie taki pyszny omlet z drzemem morelowym, że aż, no nie wiem, a potem, jak już chwilę popracowała na komputerze, przyszła do mnie i uczyła mnie składać stateczki z papieru. Mamo, mamo, powiedziałam z tego wszystkiego, kocham cię i się z tobą ożenię. Ojej, powiedziała mama i odłożyła kolejny papierowy stateczek na stolik. Ja też się bardzo kocham, ale wiesz, nie możesz się ze mną ożenić. Dlaczego? Zapytałem zmartwiony i na pociechy przytuliłam się mocno do mojego żółwia przytulanki. Mama przytuliła mnie, jakbym to ja był jej żółwiem przytulanką. Przecież już mam męża, powiedziała mi do ucha. Twojego tatę. Rzeczywiście, jak mogłam zapomnieć. Ale na pewno dało się to jakoś rozwiązać. I zaraz rozwiązanie przyszło mi do głowy. A nie mogłabyś mieć też drugiego męża, mamo? Zapytałem. Tata by został, a ja byłbym tym drugim, co? Teraz mama przez chwilę myślała. Nie, Ryjku, powiedziała. Każdy ma swoją żonę albo swojego męża, pojedynczo. I dlatego... Wcale nie każdy! Zawołałem. Ja nie mam ani jednej żony i mój żółw przytulanka też nie. Mama znowu mnie przytuliła, ale tym razem z moim żółwiem przytulanką. Można by pomyśleć, że dzisiaj był jakiś dzień przytulania. Ale Szeryjku, kiedy byłam mała, też nie miałam ani jednego męża, powiedziała mama. Dopiero gdy dorosłam, poznałam tatę, zakochaliśmy się i zostaliśmy mężem i żoną. Myślę, że kiedy dorośniesz, na pewno znajdziesz wspaniałą żonę. Pokręciłem głową. To niemożliwe, zamruczałem. Nigdy nie znajdę takiej wspaniałej żony jak ty. Na pewno nie będzie umiała robić omletów z drzemem morelowym. Mama poczuchrała mnie po szczecince na głowie, tak jak lubię, i powiedziała z uśmiechem. Nie wiem, czy będzie umiała, czy nie, ale wiem, jak sobie z tym akurat problemem poradzić. I mama zaprowadziła mnie do kuchni. Dziś dowiedziałem się, co żona ma wspólnego ze śniegiem, świętami i szarlotką. Na żonę też trzeba poczekać, tylko dłużej. I jeszcze dowiedziałem się, że nawet gdyby moja żona nie umiała robić omletów z drzemem morelowym, to zupełnie nie szkodzi. Ja jej zrobię. Dziś nauczyła mnie tego mama. Kino. Dzień dobry. Nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś tata zabrał mnie do kina. Bardzo się cieszyłem, bo lubię chodzić z tatą wszędzie, nawet do kina, a w kinie jeszcze nigdy nie byliśmy. Tata mi najpierw opowiedział, co to jest kino. Duża sala, wygodne, miękkie fotele i wielka biała ściana, która się nazywa ekran. A na tym ekranie będzie film. Bardzo mi się to spodobało. Hurra, powiedziałem. A czy mogę zabrać ze sobą mojego żółwia przytulankę? Tak na wszelki wypadek. A poza tym on jeszcze nigdy nie był w kinie. Oczywiście, powiedział tata.
Tylko będziemy musieli upewnić się przy wejściu, czy powinniśmy kupić specjalny bilet dla żółwia. Bo okazało się, że do kina można wejść tylko z biletem. Starałam się za dużo nie mówić na ten temat, ale tak naprawdę bardzo mnie to zaniepokoiło. Tato, a jak się okaże, że trzeba kupić specjalny bilet dla żółwia, to co? Zapytałem. To go kupimy, powiedział tata. A jak nam zabraknie pieniędzy? Zapytałem. Nie zabraknie, powiedział tata i pokazał mi, jaki ma gruby portfel. Pomyślałem sobie, że tata ma zawsze w portfelu mnóstwo różnych papierków, kartoników i plastikowych karteczek. I wcale nie wiadomo, czy uda mu się za to wszystko kupić bilet dla żółwia. Tato, ale może weź jeszcze trochę pieniędzy od mamy. Poprosiłem delikatnie, żeby się nie zdenerwował. Dobrze, zamruczał tata i upewnił się. I już będziesz spokojny? Oczywiście, odpowiedziałem. Tata poszedł do mamy po więcej pieniędzy na bilet dla żółwia, a mnie tymczasem coś jeszcze przyszło do głowy. Tato? Zapytałem, gdy wrócił. A co będzie, jeżeli zabraknie biletów dla żółwia? To kupimy bilet dla słonia, zaburczał tato. Chodź, ubieramy się już, dobrze? Bardzo się zdziwiłem. Oczywiście nie tym ubieraniem, tylko tym biletem dla słonia. I koniecznie chciałem się dowiedzieć, czy do kina można przyjść ze słoniem i czy każde zwierzę ma swoje specjalne bilety i czy na pewno bilet dla słonia będzie dobry dla żółwia i czy przypadkiem mój żółw nie będzie musiał udawać, że jest słoniem i czy jakby do kina przyszedł jakiś słoń, a byłyby tylko bilety dla żółwi, to mógłby wejść i... O więcej nie zdążyłem taty zapytać, bo dojechaliśmy do kina. Dziś dowiedziałem się dwóch rzeczy. Od pani w kinie, że takie małe żółwie jak mój nie muszą w ogóle kupować biletu. Ani dla żółwi, ani dla słoni. A od taty, że do kina będę chodził na zmianę. Raz z tatą, a raz z mamą.